Projekt polega na budowie urządzenia do mikrokogeneracji. Jest to urządzenie, które łączy w sobie dwie cechy. Produkuje energię elektryczną i ciepło. Jak to ma działać? No więc to urządzenie składa się, tak jak powiedziałem, z dwóch elementów, ogniw paliwowych, które w procesie elektrochemicznym generują nam bezpośrednio prąd oraz ciepło odpadowe. To ciepło odpadowe możemy bezpośrednio zastosować do ogrzewania ciepłej wody, na przykład przez zasobnik ciepła lub poprzez bezpośrednio do zasilania ogrzewania. Dodatkowo jeszcze część gazów wychodzących z ogniw paliwowych dalej nadaje się do zagospodarowania, to znaczy w takich momentach przejściowych jak wczesna wiosna czy jesień mamy możliwość jeszcze dodatkowego dogrzania budynku. W przypadkach skrajnych, czyli w momentach szczytowych, kiedy mówimy o środku zimy, wtedy nam nie wystarczy ani ciepła odpadowego, ani tej dodatkowej energii. Musimy uruchomić kocioł kondensacyjny, tradycyjny kocioł kondensacyjny Termetu i on wtedy będzie pokrywał to zapotrzebowanie szczytowe. Daje nam to kompaktowe urządzenie, które zapewnia użytkownikowi pełen komfort i wygodę, ponieważ wszystko jest zamknięte w jednej obudowie i pozwala zapewnić potrzeby i cieplne, i energetyczne przez cały sezon roczny. Nasza rola w projekcie polega na dostosowaniu technologii węglanowych ogniw paliwowych do wykorzystania przez klienta końcowego w koncepcji mikrokogeneracji. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nasza technologia wykorzystywana jest w procesach przemysłowych. Natomiast obecnie pracujemy nad tym, żeby węglanowe ogniwa paliwowe przystosować do współpracy z kotłem centralnego ogrzewania i stworzyć z tego moduł mikrokogeneracyjny, który pozwoli w każdym domu, w każdym gospodarstwie domowym wytwarzać jednocześnie prąd i energię cieplną z gazu ziemnego lub wodoru. Dla firmy Termet ten projekt to bardzo ciekawe wyzwanie. To zupełnie nowe podejście do produkcji energii elektrycznej i ciepła w domach jednorodzinnych. Dla naszych inżynierów to także świetna okazja dla rozwoju polskiej myśli technicznej. To jest bardzo ważne także dla naszej gospodarki, bo w związku z tym takie firmy jak Termet mogą kreować unikalne rozwiązania, które budują przewagi konkurencyjne i obecność na globalnych rynkach. I nie jest to przesada, bowiem podobne technologie obecnie opracowywane są w Japonii i Korei. To już nie jest wyścig o prymat w Europie, a zdecydowane działania, w których chcemy być trendseterem. Nikt do tej pory nie wprowadził tej technologii w takiej skali, aby mogła być wykorzystywana w warunkach domu jednorodzinnego. My dzisiaj to chcemy osiągnąć.